6 lat minęło od czasu, jakieśmy się spotkali na piaskach Sahary. Wiesz, często nocą, kiedy niebo jest pogodne, patrzę w gwiazdy i słucham twojego śmiechu. I wydaje mi się, że właśnie dziś przyszedł czas, abym opowiedział o tobie ludziom z mojej planety. Przecież tak bardzo chciałeś znaleźć przyjaciela właśnie na Ziemi. Mały książę. Pewnego razu, kiedy leciałem nad Saharą, coś zepsuło się w silniku mojego samolotu. Wylądowałem i musiałem zabrać się do bardzo trudnej naprawy. Była to dla mnie kwestia życia lub śmierci. Miałem zapas wody zaledwie na 8 dni. Pierwszego wieczoru zasnąłem na piasku o 1000 mil od terenów zamieszkałych. Ogromne było moje zdziwienie, gdy o świcie obudził mnie twój głosik. Proszę cię, narysuj mi baranka. Co takiego? Narysuj mi baranka. Zerwałem się na równe nogi, przetarłem dobrze oczy, natężyłem wzrok i zobaczyłem niezwykłego, małego człowieczka, który bacznie mi się przyglądał. Byłeś czarujący z tymi swoimi złotymi lokami i złotym szalikiem wokół szyi. Patrzyłem na ciebie ze zdumieniem. Przecież znajdowałem się na zupełnie bezludnym terenie. Tymczasem ty nie wyglądałeś ani na zbłąkanego, ani na ginącego z pragnienia, z głodu czy zmęczenia. Cóż ty tutaj robisz? Skąd się wziąłeś? Proszę cię, narysuj mi baranka. Ależ ja nie umiem rysować. To nic nie szkodzi. Narysuj mi baranka. No dobrze, jeśli tak bardzo chcesz. Proszę, podoba ci się? Nie, ten baranek jest bardzo chory. Zrób innego. Chory, powiadasz. Może masz rację, ma rzeczywiście nieszczególną minę. No, a ten? Ten baranek jest za stary. No, widzisz? No tak, tak. A ja chcę mieć baranka, który będzie długo żył. Proszę, narysowałem ci skrzynkę. Baranek, którego chciałeś mieć, jest w środku. A żeby mu nie zabrakło powietrza, narysuję w tej skrzynce 3 otwory. No. To jest właśnie to, czego chciałem. Czy myślisz, że trzeba dużo trawy dla tego baranka? A dlaczego pytasz? No bo mam tak mało miejsca. Na pewno wystarczy. Dałem ci zupełnie małego baranka. No, nie taki, znów mały. O, zobacz, zasnął. Co to za przedmiot? To mój samolot. Samolot? Co to jest samolot? To taki przyrząd do latania. Jak to? Spadłeś z nieba? Tak. A więc ty też spadłeś z nieba. To zabawne. Z jakiej planety pochodzisz? Więc ty przybyłeś z innej planety? Tak wyglądał początek mojej znajomości z tobą, mały książę. Dużo czasu upłynęło, zanim zrozumiałem, skąd przybyłeś. Codziennie dowiadywałem się czegoś nowego o twojej maleńkiej planecie, która była tylko trochę większa od ciebie. Pamiętam, trzeciego dnia opowiedziałeś mi o swoich kłopotach z baobabami. Czy to prawda, że baranki zjadają krzaki?
Tak, to prawda. O, to bardzo się cieszy. Wobec tego one jedzą także baobaby. Baobaby nie są krzakami, ale drzewami. I to tak dużymi, że stado słoni nie dałoby rady jednemu baobabowi. Wiem. Jednak zanim baobaby staną się drzewami, są malutkie. To prawda. Tylko dlaczego chcesz, żeby baranki zjadały małe baobaby? Nie rozumiesz? W mojej planecie jest bardzo dużo ziaren baobabu. A kiedy baobab wyrośnie, to na wyrwanie jest już za późno. Trzeba go zniszczyć, kiedy jest małym pędem. Ciągle nie rozumiem. Dlaczego? Bo jeśli planeta jest tak mała jak moja, a baobabów jest dużo, to one mogą ją rozsadzić. Aha. Jest to kwestia dyscypliny. Trzeba się po prostu zmusić do regularnego wyrywania pędów. Masz więc bardzo dużo pracy na swojej planecie. Znałem planetę, na której mieszkał leniuch. Zlekceważył 3 pędy. Powoli zrozumiałem, mały książę, twoje smutne życie. Od dawna jedyną rozrywką był dla ciebie urok zachodów słońca. Ten nowy szczegół twego życia poznałem 4 dnia rano. Bardzo lubię zachody słońca. Chodźmy zobaczyć zachód słońca. Z przyjemnością, tylko nie teraz. Musimy trochę poczekać. Poczekać? A na co? Poczekać, aż słońce zacznie zachodzić. Ciągle mi się wydaje, że jestem u siebie. Czy na twojej planecie nie musisz czekać na zachód słońca? Nie. Moja planeta jest tak mała, że wystarczy przesunąć krzesełko o parę kroków i już mogę oglądać zachód słońca tyle razy, ile chcę. Aha. Pewnego dnia oglądałem zachód słońca 43 razy. Mhm. Wiesz, kiedy jest bardzo smutno, to kocha się zachody słońca. Więc wówczas, kiedy oglądałeś je 43 razy, byłeś aż tak bardzo smutny. Piątego dnia, znowu dzięki barankowi, odkryłem twoją nową tajemnicę. Baranek je wszystko, co napotka. Nawet kwiaty, które mają kolce? Tak, nawet kwiaty, które mają kolce. A więc do czego służą kolce? Aj ty, no. Chyba nigdy tego nie naprawię. Woda się kończy, a to diabelstwo. Do czego służą kolce? Kolce nie służą do niczego. To tylko złośliwość kwiatów. Nie wierzę ci. Kwiaty są słabe, są naiwne. One zabezpieczają się jak mogą. Im się wydaje, że z kolcami są bardzo groźne. Jeżeli ten stworzeń nie puści, wybiję go młotkiem. I ty sądzisz, że ależ kwiaty... Ależ nie, nic nie sądzę. Zajmuję się poważnymi sprawami. Poważnymi sprawami? Mówisz jak dorośli, jak oni nic nie rozumiesz. Ależ... Znam planetę, na której mieszka pan o czerwonej twarzy. On nigdy nie wąchał kwiatów, nigdy nie patrzył na gwiazdy, nigdy nikogo nie kochał. Niczego w życiu nie robił poza rachunkami i cały dzień powtarzał jak ty. Jestem człowiekiem poważnym, jestem człowiekiem poważnym. I nadymał się dumą. Ale to nie jest człowiek, to jest grzyb. Co? Grzyb. Od milionów lat kwiaty mają kolce, aby się bronić. Mimo to od milionów lat baranki jedzą kwiaty. Czyż nie ma to żadnego znaczenia? Ależ tak, posłuchaj. Jeśli ktoś kocha kwiat, który jest jedyny na milionach i milionach planet, to mu wystarcza do szczęścia patrzenie na gwiazdy i mówi do siebie. Gdzieś tam jest mój kwiat. A jeśli baranek zje kwiat, to tak jakby wszystkie gwiazdy zgasły.
I dalej sądzisz, że to nie ma żadnego znaczenia? Niech licho porwie to całe żelastwo. Posłuchaj. Nie płacz. Kwiatowi, który kochasz, nie grozi niebezpieczeństwo. Narysuję ci kaganiec dla twojego baranka. Ja. Kaganiec dla baranka? I moja róża będzie bezpieczna? Więc ten kwiat to róża. Skąd się wzięła na twojej planecie? Nie wiem. Pewnego dnia wykiełkowała z ziarna przyniesionego nie wiadomo skąd. Myślałem nawet, że to jakiś nowy gatunek baobabu, ale wkrótce pojawił się olbrzymi pąk i już wiedziałem, że wykwitnie z niego jakieś cudowne zjawisko. Jej tajemnicze strojenie się trwało wiele dni. Była wielką zalotnicą. Aż pewnego poranka, dokładnie o wschodzie słońca, ukazała się. Dopiero się obudziłam. Przepraszam bardzo. Jestem jeszcze nieuczesana. Jakaż pani jest piękna. Prawda? Urodziłam się równo ze słońcem. Sądzę, że czas na śniadanie. Czy byłbyś łaskaw pomyśleć o mnie? Tak, oczywiście. Proszę. Oto świeża woda. Dziękuję. Jesteś bardzo miły. Czy widzisz, jakie duże mam kolce? Jestem groźna. Prawda? Jest pani piękna. A te kolce... Mogą zjawić się tygrysy uzbrojone w pazury. Nie ma tygrysów na mojej planecie. A poza tym tygrysy nie jedzą trawy. Trawą. Och, proszę mi wybaczyć. Nie obawiam się tygrysów. Natomiast czuję wstręt do przeciągów. Och, czy nie masz parawanu? Tak, oczywiście. A wieczorem proszę mnie przykryć kloszem. U ciebie jest bardzo zimno. Tu są złe urządzenia. Tam, skąd przybywam. Ależ proszę pani, przybyła pani w postaci nasienia i nie może pani znać innych planet. O ten parawan? A tak, tak, przepraszam, już przynoszę. To straszne, ale ja przestałem wierzyć mojej róży. Mówiła różne nieprawdopodobne rzeczy. Była taka kapryśna. A ty stałeś się nieszczęśliwy, bo wziąłeś poważnie słowa bez znaczenia. Nie powinienem był jej słuchać. Nigdy nie trzeba słuchać kwiatów. Trzeba je oglądać i wąchać. Mój kwiat napełniał całą planetę swoim zapachem. Lecz nie umiałem się nim cieszyć. Widzisz... Na przykład te kolce. Tak mnie rozdrażniły, a powinny rozczulić. Ale wiesz to dopiero teraz, kiedy jesteś od niej daleko. Tak. Nie potrafiłem jej zrozumieć. Nie powinienem był od niej uciec. Chyba masz rację. Powinienem odnaleźć w niej czułość ukrywaną pod osłoną małych chytrości. Kwiaty mają w sobie tyle sprzeczności. To prawda. Myślę, że byłem za młody, aby umieć ją kochać. Sądzę, że dla swojej ucieczki wykorzystałeś, mały książę, odlot wędrownych ptaków. Rano, przed odjazdem, uporządkowałeś dokładnie planetę. Pieczołowicie przeczyściłeś dwa czynne wulkany. One się bardzo przydają do podgrzewania śniadań. Miałeś też wulkan wygasły, ponieważ zawsze powtarzałeś, nigdy nic nie wiadomo.
Więc przeczyściłeś także wygasły wulkan. Z odrobiną smutku wyrwałeś ostatnie pędy baobabów. Kiedy po raz ostatni podlałeś różę i już miałeś przykryć ją kloszem, poczułeś, że chce ci się płakać. Do widzenia, różo. Byłam niemądra. Przepraszam cię. Spróbuj być szczęśliwy. Czy nie masz do mnie o to żalu? Ależ nie. Ja cię kocham. Nie wiedziałeś o tym z mojej winy. Ale ty byłeś równie niemądry jak ja. Posłuchaj, różo. Spróbuj być szczęśliwy. Pozostaw w spokoju tę planetę. Nie chcę ciebie więcej. Ależ przyciągnij. Nie jestem już tak bardzo zakatarzona. Chłodne powietrze nocy dobrze mi zrobi. Jestem kwiatem. No tak, ale dzikie bestie. Nie boję się nikogo. Mam kolce. Ach, tak. Oj, nie zwlekaj, to tak drażni. Zdecydowałeś się odejść. Idź już. Opuściłeś swoją planetę i różę, którą kochałeś. Wyruszyłeś w swoją wielką podróż. Rozpocząłeś od zwiedzania planet, które krążyły najbliżej, aby znaleźć sobie zajęcie i czegoś się nauczyć. To poddany. Kim jesteś? Jestem królem. Widzisz mnie przecież po raz pierwszy. W jaki sposób mogłeś mnie rozpoznać? To bardzo proste. Wszyscy ludzie są moimi poddanymi. Nareszcie mam nad kim panować. Zbliż się. Czy mogę usiąść? Rozkazuję ci usiąść. Etykieta nie zezwala na ziewanie w obecności króla. Zakazuje ci ziewać. Nie mogę się powstrzymać. Odbyłem długą podróż. Jestem zmęczony. Wobec tego rozkazuję ci ziewać. No, ziewaj jeszcze. To takie zabawne. Nie mogę więcej. Wobec tego rozkazuję ci to ziewać, to... Najjaśniejszy panie, proszę mi wybaczyć pytanie. Rozkazuję ci pytać. No, najjaśniejszy panie, kim rządzisz? Wszystkim. O, widzisz, planety, gwiazdy. Aha. I gwiazdy cię słuchają? Oczywiście. Nie znoszę nieposłuszeństwa. Chciałbym zobaczyć zachód słońca. Proszę mi zrobić przyjemność. Proszę rozkazać słońcu, aby zaszło. Jeżeli rozkażę generałowi, aby zmienił się w morskiego ptaka, a generał nie wykona tego, to nie będzie wina generała. Kto z nas nie będzie miał racji? Ja czy on? Oczywiście wasza królewska mość. Słusznie. Należy wymagać tego, co można otrzymać. Autorytet opiera się na rozsądku. Ja mam prawo wymagać posłuszeństwa, ponieważ moje rozkazy są rozsądne. Aha, no, więc jak będzie z moim zachodem słońca? No, będziesz miał swój zachód słońca. Zarządzę go, ale wtedy, kiedy warunki będą przychylne. Kiedy to będzie? To będzie o godzinie 19:40. I zobaczysz, jaki mam posłuch. Nie mam tu nic do roboty. Odchodź. Nie odchodź. Mianuję cię ministrem. Ministrem czego? Sprawiedliwości.
Ależ tu nie ma kogo sądzić. Nie ma, powiadasz. Wobec tego będziesz sam siebie sądził. To najtrudniejsze. Znacznie trudniej jest sądzić siebie niż bliźniego. Jeśli potrafisz dobrze siebie osądzić, będziesz naprawdę mądry. Ja mogę sądzić siebie byle gdzie. Nie ma potrzeby, abym mieszkał tutaj. Niech mi wasza królewska mość rozkaże odejść stąd przed upływem jednej minuty. Zdaje się, że warunki są przychylne. Rozkazuję ci odejść. Do widzenia. Mianuję cię moim ambasadorem. Ach, oto odwiedziny wielbiciela. Skąd pan wie, że jestem pańskim wielbicielem? Każdy spotkany człowiek jest moim wielbicielem. Ach tak, pan ma zabawny kapelusz. Po to, aby się kłaniać, gdy mnie oklaskują. Niestety nikt tędy nie przejeżdża. Uderzaj dłonią w dłoń. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Czy ty mnie naprawdę bardzo uwielbiasz? Co to znaczy uwielbiać? Uwielbiać to znaczy uznać mnie za człowieka najpiękniejszego, najlepiej ubranego, najbogatszego i najmądrzejszego na planecie. Ależ poza tobą nikogo na planecie nie ma. Zrób mi tę przyjemność. Uwielbiaj mnie mimo wszystko. Uwielbiam cię, ale co ci to daje? Słyszy. Zdaje się, że próżni słyszą tylko pochwały. Dzień dobry. Co ty tu robisz? Piję. Dlaczego pijesz? Aby zapomnieć. O czym zapomnieć? Aby zapomnieć, że się wstydzę. A czego się wstydzisz? Wstydzę się, że piję. Aha. Nie mam czasu zapalić. 22 i 6, 28. A, to daje razem 501 milionów 622. 500 milionów czego? 501 milionów. Sam już nie wiem czego. Tak ciężko pracowałem. Jestem człowiekiem poważnym. Tak. Nie robię niedorzeczności, nie bawię się głupstwami. 500 milionów czego? Takich małych rzeczy, które się widzi na niebie. Małych, błyszczących rzeczy. Jakich rzeczy? Małych, złotych błyskotek, o których marzą leniuchy. Lecz ja jestem człowiekiem poważnym. Tak.
Nie mam czasu na marzenia. Aha, 500 milionów gwiazd. Tak jest, gwiazd. No i cóż ty robisz z tymi gwiazdami? Co ja z nimi robię? Tak. Nic, posiadam je. A co ci daje posiadanie gwiazd? Bogactwo. I cóż ci z tego, że jesteś bogata? Mogę kupować inne gwiazdy. I co z nimi robisz? Liczę je i przeliczam. To bardzo trudne. Jestem człowiekiem poważnym. Jeśli mam szal, to mogę owinąć nim szyję i zabrać go ze sobą. Jeśli mam kwiat, mogę go zerwać i zabrać ze sobą. Ty nie możesz zrywać gwiazd. Nie, lecz mogę je umieścić w banku. Co to znaczy? To znaczy, że ilość moich gwiazd zapisuję na kawałku papieru. Następnie zamykam ten papier na klucz w szufladzie. I to wszystko? To wystarczy. Ja posiadam kwiat, który podlewam codziennie. Posiadam 3 wulkany, które przeczyszczam co tydzień. Jestem pożyteczny dla wulkanów, które posiadam. Dla kwiatu, który jest mój. A jaką korzyść mają z ciebie gwiazdy? Ledwie starcza na niej miejsca na uliczną lampę i latarnika. Dzień dobry! Dobry wieczór. Dlaczego zapalasz swoją lampę? Przecież przed chwilą ją gasiłeś. Taki rozkaz. Cóż to znaczy rozkaz? Rozkaz gaszenia lampy. Nie rozumiem. Przecież znów ją zapaliłeś. Nic tu nie ma do rozumienia. Rozkaz jest rozkazem. Dzień dobry. Jesteś bardzo zmęczony, latarniku. Mam straszną pracę. Kiedyś miała ona sens. Gasiłem latarnię rano, a zapalałem wieczorem. W dzień mogłem odpoczywać, a w nocy spałem. A czy teraz zmienił się rozkaz? Rozkaz się nie zmienił. To właśnie jest najgorsze. Z roku na rok planeta obraca się coraz szybciej, a rozkaz się nie zmienia. Więc co? Więc dzisiaj, gdy planeta robi obrót w ciągu minuty, nie mam chwili odpoczynku. W ciągu każdej minuty muszę zapalić latarnię i zgasić ją. Wiesz, znam sposób, dzięki któremu mógłbyś w dowolnej chwili odpocząć. Zawsze chciałbym odpoczywać. Posłuchaj, twoja planeta jest tak mała, że 3 krokami możesz ją okrążyć. Wystarczy, abyś szedł powoli i stale będziesz w świetle słońca. Możesz w ten sposób odpoczywać, ile chcesz, bo dzień będzie trwać tak długo, jak długo zechcesz. Niewiele mi to da. Najbardziej lubię spać. A, no to szkoda. Szkoda. Dobry wieczór. Do widzenia, latarniku. Tym człowiekiem pogardzaliby wszyscy. I król, i próżny, i pijak, i bankier. Mimo to on jeden nie wydaje mi się śmieszny. Oto poddał. Oto wielbiciel. Pijamy zapomnieć. Jestem. Nie znoszę nieposłuszeństwa. Rozkazuję ci. Posiadam 500 milionów małych złotych mostek. Nie mam czasu na marzenia. Posiadam.
Rozkazuję ci. 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 Czy ktoś z nich mógłby zostać moim przyjacielem? Chyba tylko latarnik. Tylko, że jego planeta jest rzeczywiście mała. Nie ma miejsca dla dwóch. Dobry wieczór. O, jak tu pusto. Może zabłądziłem? Dobry wieczór. Nie zabłądziłeś. Przybyłeś na Ziemię, do Afryki. Ach, więc Ziemia nie jest zaludniona? Jesteśmy na pustyni. Tu nikogo nie ma. Ziemia jest wielka. A kto ty jesteś? Jestem żmiją. Aha, jak tu cicho. O, widzę swoją planetę. Jest dokładnie nad nami. Jak daleko. Jest piękna. Zadaję sobie pytanie, czy gwiazdy świecą po to, aby każdy mógł znaleźć swoją. Po co tu przybyłeś? Mam pewne kłopoty z różą. Rozumiem. Gdzie są ludzie? Czuję się trochę osamotniony na pustyni. Wśród ludzi jest się także samotnym. Jesteś zabawnym stworzeniem. Jesteś cienka jak palec. Ach, jestem znacznie potężniejsza niż palec króla. Nie jesteś zbyt potężna. Nie masz nawet łapek. Nawet nie możesz podróżować. Mogę cię unieść dalej niż okręt. Tego, kogo dotknę, odsyłam tam, skąd przybył. Lecz ty jesteś niewinny i przybywasz z gwiazdy. Milczysz. Żal mi cię. Jesteś taki słaby na granitowej ziemi. Mogę ci w przyszłości pomóc, gdy bardzo zatęsknisz za swoją planetą. Mogę. Och, bardzo dobrze zrozumiałem. Ale dlaczego mówisz ciągle zagadkami? Rozwiązuję zagadki. Poszukam ludzi. Do widzenia. O, jakie wysokie góry. Nigdy takich nie widziałem. Moje wulkany sięgają mi tylko do kolan. Z tak wysokiej góry jak ta zobaczę od razu całą planetę i wszystkich ludzi. Dzień dobry! Kim jesteście? Bądźcie moimi przyjaciółmi. Jestem samotny. Jakaż to zabawna planeta. Zupełnie sucha, spiczasta i słona, a ludziom brak fantazji. Powtarzają to, co im się mówi. Jakaś droga i ogród. Dzień dobry! Dzień dobry! Kim jesteście? Jesteśmy różami. Różami? Sądziłem, że posiadam jedyny na świecie kwiat, a w rzeczywistości mam zwykłą różę, jak wiele innych. Tu w tym ogrodzie jest 5000 podobnych. Cóż ja właściwie mam? Dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie jesteś? Jestem tutaj, pod jabłonią. Ktoś ty? Jesteś bardzo ładny. Jestem
lisem. Chodź pobawić się ze mną. Jestem taki smutny. Nie mogę bawić się z tobą. Nie jestem oswojony. Och, przepraszam. Co to znaczy oswojony? Nie jesteś tutejszy. A czego szukasz? No, ja szukam ludzi. Ludzie mają strzelby i polują. To bardzo kłopotliwe. Hodują także kury. I to jest interesujące. Poszukujesz kur? Nie. Szukam przyjaciół. Ale co to znaczy oswoić? Jest to pojęcie zupełnie zapomniane. Oswoić znaczy stworzyć więzy. Stworzyć więzy? Oczywiście. Teraz jesteś dla mnie tylko małym chłopcem, podobnym do 100 000 małych chłopców. Nie potrzebuję ciebie. I ty mnie także nie potrzebujesz. Jestem dla ciebie tylko lisem, podobnym do 100 000 innych lisów. Lecz jeżeli mnie oswoisz, będziemy się nawzajem potrzebować. Będziesz dla mnie jedyny na świecie. I ja będę dla ciebie jedyny na świecie. A, zaczynam rozumieć. Jest jedna róża. Zdaje mi się, że ona mnie oswoiła. To możliwe. Wiesz, moje życie jest bardzo monotonne, ale jeśli byś mnie oswoił, nabrałoby blasku. Z daleka będę rozpoznawał twoje kroki, tak różne od innych. Widzisz, tam łany zboża. Dla mnie zboże jest nieużyteczne, bo ja nie jem chleba. Lecz ty masz złociste włosy. Zboże, które jest złociste, będzie mi przypominało ciebie. I będę kochać szum wiatru w zbożu. Proszę cię, oswój mnie. Chciałbym, lecz mam niewiele czasu. Muszę znaleźć przyjaciół i poznać wiele rzeczy. Poznaje się tylko to, co się oswoi. Ludzie mają zbyt mało czasu, aby cokolwiek poznać. Kupują w sklepach rzeczy gotowe. A ponieważ nie ma sklepów z przyjaciółmi, więc ludzie nie mają przyjaciół. Jeśli chcesz mieć przyjaciela, oswój mnie. A jak się to robi? Najlepiej przychodź do mnie zawsze o tej samej godzinie. Gdy będziesz miał przyjść na przykład o 4:00 po południu, już od 3:00 zacznę odczuwać radość. A więc do jutra. Czekaj na mnie. A jeszcze jedno. Musisz być bardzo cierpliwy. Będę cierpliwy, lisie. Posłuchaj, lisie. Dziś muszę odejść. Przyszedłem się pożegnać. Już dziś? Szkoda. Chciałbym jeszcze raz spojrzeć na róże. Pójdziesz ze mną? No, oczywiście. Wiem, dlaczego chcesz je zobaczyć. A jednak nie jesteście podobne do mojej róży. Nie macie jeszcze żadnej wartości. Nikt was nie oswoił, ani wy nie oswoiłyście nikogo. Jesteście takie, jakim był dawniej lis. Był zwykłym lisem, podobnym do 100 000 innych lisów. Lecz teraz jest moim przyjacielem i dlatego jest dla mnie jedyny na świecie. Oczywiście moja róża wydawałaby się zwykłemu przychodniowi podobna do was, lecz dla mnie ważna jest tylko ona, ponieważ ją właśnie podlewałem. Przykrywałem ją kloszem, osłaniałem ją, ponieważ słuchałem jej skarg, słuchałem jej przechwałek, a czasem jej milczenia, ponieważ jest moją różą. Wiedziałem, że to zrozumiesz. Cieszę się. Żegnaj, przyjacielu. Dokąd chcesz iść? Idę szukać ludzi.
chciałbym ci zrobić na pożegnanie prezent z pewnej tajemnicy. Zapamiętaj, dobrze widzi się tylko serce. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Twoja róża ma dla ciebie tak wielkie znaczenie, ponieważ poświęciłeś jej wiele czasu. Ponieważ poświęciłem jej wiele czasu. Ludzie zapomnieli o tej prawdzie. Lecz tobie nie wolno zapomnieć. Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś. Jesteś odpowiedzialny za twoją różę. Jestem odpowiedzialny za moją różę. Dzień dobry. A, dzień dobry. Kim jesteś? Ja jestem kupcem. O, widzisz? Sprzedaję takie maleńkie pigułki, zaspokajające pragnienie. Połknięcie jednej wystarcza, żeby przez cały tydzień nie chciało się pić. A co to sprzedajesz? O, to wielka oszczędność czasu. Specjaliści obliczyli, że tygodniowo oszczędza się 53 minuty. A co się robi z 53 minutami? Co? No, to co się chce. Gdybym miał 53 minuty czasu, poszedłbym powolutku w kierunku studni. Było to 8 dnia pobytu na pustyni, licząc od zepsucia się silnika mojego samolotu. Wysłuchałem, mały książę, twojego opowiadania o kupcu, pijąc ostatnie krople zapasu wody. Myślałem o tym, że nie doceniasz niebezpieczeństwa. Nigdy nie odczuwałeś głodu ani pragnienia. Wystarczało ci trochę słońca. Mnie także chce się pić. Poszukajmy studni. To absurd. Na tak olbrzymiej pustyni nie znajdziemy studni. Chodźmy, proszę cię. No dobrze, jeśli chcesz. Więc ty także odczuwasz pragnienie. Woda może przynieść korzyść sercu. Pustynia jest piękna. To prawda. Zawsze lubiłem pustynię. Niby nic nie widać, nic nie słychać, a jednak... Pustynię upiększa to, że gdzieś w sobie kryje studnię. Masz rację. To, co upiększa dom, czy gwiazdy, czy pustynię, jest niewidzialne. Cieszę się, że zgadzasz się z moim przyjacielem, Lisem. Byłeś bardzo zmęczony i senny. Wziąłem cię na ręce i poszedłem dalej. Byłem wzruszony. Wydawało mi się, że niosę kruchy skarb. W świetle księżyca patrzyłem na twoje blade czoło, na zamknięte oczy, na pukle włosów poruszane wiatrem i mówiłem sobie, że to, co widzę, jest tylko zewnętrzną powłoką. Najważniejsze jest niewidoczne. Już świta. To niemożliwe. Nie. Niemożliwe. Studnia! Co mówiłeś? Studnia! Widzisz, najprawdziwsza studnia, jak właśnie. Studnia? To nie jest studnia sacharyjska, ale normalna, wiejska. Popatrz, ma blok, linę i wiadro. Pozwól, ja nabiorę wody. Słuchaj, obudziliśmy studnię i ona śpiewa.
Daj ja wyciągnę to za ciężkie dla ciebie. Widzisz? W wodzie odbija się słońce. Chcę napić się tej wody. Daj mi. Zrozumiałem już, czego szukałeś, mały książę. Podniosłem wiadro do twoich warg. Piłeś z zamkniętymi oczami. To było piękne jak święto. Ta woda była czymś więcej niż pożywieniem. W tej wodzie był marsz pod gwiazdami, śpiew bloku, wysiłek moich ramion. Ludzie z twojej planety hodują 5000 róż w jednym ogrodzie i nie znajdują w nich tego, czego szukają. Nie znajdują. A tymczasem to, czego szukają, może być ukryte w jednej róży albo w odrobinie wody. Oczywiście. Oczy są ślepe. Szukać należy sercem. Popatrz. O wschodzie słońca piasek jest koloru miodu. Powinieneś dotrzymać obietnicy. Jakiej obietnicy? Nie pamiętasz? Kaganiec dla baranka. Jestem odpowiedzialny za mój kwiat. Kaganiec, dobrze. Narysuję ci kaganiec. Zdaje się, że masz plany, których nie znam. Wiesz, mój przyjazd na ziemię, jutro jest rocznica. Spadłem niedaleko stąd. Więc to nie przypadkiem przechadzałeś się tutaj samotnie, kiedy poznałem cię. 8 dni temu powróciłeś na miejsce, na które spadłeś. Dlaczego się rumienisz? Dlaczego nic nie mówisz? Boję się o ciebie. Musisz teraz pracować. Musisz iść do swojej maszyny. Będę tu czekał na ciebie. Wróć jutro wieczorem. Obok studni znajdowały się ruiny starego kamiennego muru. Gdy wracałem następnego wieczoru, szczęśliwy, że udało mi się wreszcie naprawić silnik mojego samolotu, zauważyłem cię z daleka. Siedziałeś na murze ze zwieszonymi nogami i rozmawiałeś z kimś, kogo nie widziałem. Słyszałem tylko twój głos. Więc nic sobie nie przypominasz? Miejsce nie zupełnie się zgadza. Ależ na pewno tata się zgadza. Pamiętasz, obiecałaś mi pomóc. Tak. Zobaczysz, gdzie zaczyna się mój ślad na piasku. Poczekasz tam na mnie. Będę tej nocy. Czy masz dobry jad? Nie będę długo cierpiał? Tylko 30 sekund. To dobrze. Teraz idź sobie. Chcę zejść. Co to znaczy? Rozmawiasz teraz ze żmijami? Cieszę się, że udało ci się naprawić samolot. Będziesz mógł powrócić do siebie. Skąd wiesz? Ja także dzisiaj wracam do siebie. To znacznie dalej i znacznie trudniej. Mam twojego baranka i mam skrzynkę dla niego. I kaganiec. Mały przyjacielu, bałeś się. Dzisiejszego wieczoru będę się bał znacznie bardziej. Nie. To tylko zły sen. Tej nocy moja gwiazda znajdzie się dokładnie nad miejscem, gdzie spadłem rok temu. Tego, co najważniejsze, okiem zobaczyć nie można. Tak. Chcę ci zrobić prezent. Wiesz, twój śmiech sprawia mi radość. To właśnie będzie mój prezent. W zamian za wodę. Nie rozumiem. Gwiazdy dla ludzi mają różne znaczenie. Dla tych, którzy podróżują, są drogowskazami. Dla innych są tylko małymi światełkami. Dla uczonych są zagadnieniami. Ale wszystkie te gwiazdy milczą. Ty będziesz miał takie gwiazdy, jakich nie ma nikt.
Co chcesz przez to powiedzieć? Gdy popatrzysz w niebo, wszystkie gwiazdy będą się śmiały do ciebie, ponieważ ja będę mieszkał i śmiał się na jednej z nich. Twoje gwiazdy będą się śmiały. Będziesz zawsze moim przyjacielem. Będziesz miał ochotę śmiać się razem ze mną. Nie chciałeś, abym był z tobą tej nocy. Wymknąłeś się bezszelestnie. Gdy udało mi się ciebie dogonić, szedłeś zdecydowanym krokiem. Ach, jesteś tu. Nie masz racji. Będzie ci przykro. Nie mogę zabrać ze sobą tego ciała. Jest za ciężkie. To będzie ładnie. Ja też będę patrzeć na gwiazdy. Wszystkie będą studniami z zardzewiałym blokiem. Wszystkie gwiazdy dadzą mi pić. To tu. Pójdę sam. Wiesz, moja róża, jestem za nią odpowiedzialny. A ona jest taka słaba i taka naiwna. Ma 4 nic nie warte kolce dla obrony przed całym światem. Mały książę, proszę cię, zaczekaj. Jeszcze gwiazda twoja daleko. Miałeś mi dać, zapomniałeś. Jedno słowo, jeden listek, jedną różę niemądrą. Krople wody, jeden promień, jeden uśmiech. Nim odejdziesz, mały książę, nim uśniesz. Mały książę, proszę cię, zaczekaj. Jeszcze dzień, jeszcze noc na powiekach. Ja polecę razem z tobą w przestworza. Ujrzę z góry małe lądy i słyszę, jak w gnieździe ukryte stuka serce kolcem róży przebite. Mały książę, proszę cię, zaczekaj. Ziemia kręci się pode mną, ucieka. Zanim w świat się na powietrzny pogrążę, zostań ze mną jeszcze chwilę, mój książę. Jak maleje, jak odpływa ziemia. Do widzenia, mały książę. Do widzenia. Dzisiaj minęło już 6 lat. Wiem na pewno, że wróciłeś na swoją planetę, ponieważ każdej nocy, kiedy patrzę na gwiazdy,
Słyszę twój śmiech. Jakbym słyszał 500 milionów dzwoneczków. I ja śmieję się razem z tobą. A koledzy mają mnie za wariata, który śmieje się do gwiazd. Aha, mały książę. Zapomniałem dorobić rzemień do kagańca, który ci narysowałem. Nie będziesz mógł założyć go barankowi. Więc nie zapomnij na noc zakrywać róże kloszem. Pamiętaj, jesteś za nią odpowiedzialny. Jesteś, mały książę, gdzie? Odszedłeś z mojej książeczki kart? Czy po pustyni błądzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał? Czy tam, gdzie świeci złoty wóz, oglądasz ziemię w swoich snach? Została z dawnych dni, niby wspomnienie, bajka ta. W maleńkiej róży kochał się książę na jednej z wielu gwiazd. Nie pozostał sam.